Wiesz, jak niewielu twórców online zarabia ponad 10 tysięcy złotych z kursów online, a ci co zarabiają, mają ogarnięte te dwie rzeczy. Oglądaj do końca, bo w tym filmie omówię kilka ważnych czynników, które przesądzają o tym, czy ktoś zarabia te magiczne 10 tysięcy, czy nie zarabia i cały czas walczy, żeby. Zarobić cokolwiek. Zacznę od najważniejszego czynnika, a drugi najważniejszy zostawię na koniec, więc oglądaj do końca. Pierwszym najważniejszym czynnikiem, który przysądza o sukcesie kursu online, jest w ogóle walidacja tego pomysłu. Co ja przez to rozumiem? Rozumiem przez to, aby zbadać i zrozumieć rynek, do którego kierujemy nasz produkt. Aby sprawdzić, czy te osoby w ogóle. Mają taki problem, który nam chodzi po głowie, który my chcemy rozwiązać, i czy te osoby są w stanie zapłacić za ten problem, zapłacić za rozwiązanie tego problemu? Także ja powtarzam to na każdym wideo. Zanim zaczniesz tworzenie, nagrywanie czy sprzedawanie kursu online, zrób ten element walidacji. Pogadaj z kilkoma, kilkunastoma, kilkudziesięcioma. Osobami, jeden na jeden, przeprowadź ankiety, pogłębiaj te ankiety. Jeśli będziesz miał 7 na 10 odpowiedzi na tak, że tak, potrzebujemy Twojego kursu, mamy taki problem, chętnie za ten problem zapłacimy. Wtedy dopiero możesz wykonywać kolejne kroki. Idealna grupa docelowa to taka, która ma faktycznie palący problem lub potrzebę, jest w stanie zapłacić za rozwiązanie tego problemu lub zrealizowanie potrzeby, czyli ma pieniądze. Na wydanie. Jeśli tego nie ma, to może wymyślić sobie piękny lejek, piękne oferty, piękne reklamy, to się nie sprzeda. Drugi punkt, który przesądza o tym, czy ktoś kupi ten kurs, czy nie kupi, i czy w ogóle przejdzie go i będzie miał z niego korzyści, to, to, co obiecujemy w tym kursie. Bo tu nie chodzi o to, żeby dać całą Twoją ekspertyzę, całą Twoją wiedzę, którą zbierałeś przez ostatnie 20 lat i w taką wiedzę ja nigdy nie wątpię, jak pracujemy z twórcami. Wątpię tylko w to, że ludzie dają odpowiednią ilość tej wiedzy. Bo zobacz. Kurs online ma przeprowadzić klienta kursanta z punktu A do punktu B, gdzie w punkcie A jest problem, jest jakaś potrzeba, więc jest smutny. przechodzi przez twój kurs, tą drogę, tą ścieżkę, wykonuje wszelkie zadania, ćwiczenia, i w punkcie B. On już ma problem rozwiązany, zaspokojoną potrzebę, jest szczęśliwy i zadowolony. Tylko tyle, i aż tyle, i nic więcej dodatkowego nie potrzeba. Żadnych rozpraszaczy, tylko przeprowadzić go przez tę drogę. Trzecim elementem są strategie marketingowe, a właściwie lejki sprzedażowe, które możemy zastosować do tych kursu powiem bardzo krótko jeśli mamy drogi produkt i już dobrze zwalidowany pomysł i jesteśmy gotowi chcemy to sprzedać rekomenduję wybranie modelu webinarowego który cały czas stosujemy u naszych klientów i cały czas on przynosi fantastyczne efekt. jest takim Sprawdzonym, stabilnym lejkiem sprzedażowym, czyli puszczamy reklamę, zapisy na webinar, ludzie wchodzą na landing, zapisują się. Potem dostają oczywiście ofertę jednorazową za 50-100 zł, po to, żeby sobie zmniejszyć koszty reklamy. Reklamę puszczamy tak dwa tygodnie przed. Potem odbywa się webinar i jest okienko sprzedażowe, które trwa 5-7 dni. Każdego dnia okienka dajemy jakiś powód klientowi do zakupu. Ostatni dzień to deadline, Koniec terminu, ostatnia szansa na zakup. Tego dnia zazwyczaj jest najwyższa sprzedaż. Ten lejek świetnie sprawdza się dla kursów droższych, czyli od 1000, 1500, 2, 2500 nawet. Drugi lejek, który krótko mówię, to lejek automatyczny, sprzedaż na mailu, jak zwał, tak zwał. Chodzi o to, że jeśli ten Twój pomysł nie do końca jest jeszcze sprawdzony, chcesz zacząć od czegoś małego, chcesz zacząć sobie budować listę adresową, to też jest elementem właśnie walidacji pomysłu na kurs, to zacznij od tego lejka. Lejek wygląda tak. Przygotowujesz darmowy materiał, który przyciągnie szeroką grupę Twoich potencjalnych. Klientów. Teoretycznie może to być PDF, chociaż rekomenduję bardziej iść w wideo, mini szkolenie, kilka nagrań. Wideo one bardziej angażują. Coś darmowego, coś, co przyciągnie zainteresowane osoby. Ktoś się zapisuje na landingu, przechodzi oczywiście na ofertę jednorazową, tam ma szansę zakupu jakiegoś małego, taniego produktu za 50-100 zł. Potem ktoś wpada na listę adresową, dostaje maile powitalne, maile edukacyjne i indywidualne okienko sprzedażowe, tam są wysyłane maile sprzedażowe i jeszcze raz, tam sprzedajemy ten produkt z Oto, tylko na innych warunkach lub, jeśli masz taką możliwość, możesz tam sprzedać inny, droższy produkt. Droższy w rozumieniu 150, max 200 zł. Z kolei, jeśli Twój pomysł na kurs jest zwalidowany, ale kurs, produkt jest bardzo tani, rekomenduję lejek Tribwire, gdzie reklama idzie bezpośrednio na zakup produktu i celem jest sprzedaż, na wejściu mamy tani produkt, na przykład za 47 zł. Klient klika, wypełnia pop-up, przechodzi do. Nie, nie do koszyka, przechodzi do upsella, do kolejnego produktu o wartości 100-150 zł. po to, aby zwiększyć wartość koszyka właśnie do 150-200 zł. Na tej stronie z Abselem klient ma możliwość albo właśnie dodania kolejnego produktu do koszyka. I wtedy, gdy kliknie, przychodzi dopiero do zamówienia, lub ma możliwość zrezygnowania z tego Apsela. Hej, nie chcę tego, zostaje przy tym produkcie wejściowym, klika i przechodzi do koszyka z tym tylko pojedynczym produktem. Ale zauważ też, że mamy już pobranego maila od tego gościa. Jeśli on porzuci koszyk, możemy wysłać maile. Jeśli nie kupi Apsela, możemy do niego wysłać maile. W ten sposób sobie też budujemy listę adresową, ale listę adresową już osób bardzo zainteresowanych, a też. Klientów, którzy kupili już cokolwiek, nawet ten tani. Produkt. W naszej agencji pomagamy klientom przejść przez całą tę drogę od samego pomysłu na kurs poprzez zbudowanie strategii, wybór lejka, wykonanie tego lejka sprzedażowego, czyli piszemy za klienta teksty, robimy landingi, ogarniamy kwestie techniczne, a jeśli robimy kampanię webinarową, nawet asystujemy na webinarze, gdzie odpowiadamy na komentarze, wklejamy linki i zbieramy pytania i odpowiedzi do tej sekcji właśnie sprzedażowej. Takie dajemy wsparcie, a tym osobom, które już zarabiają, które już generują jakieś wyniki pomagamy wskoczyć na wyższy poziom. Niektórym, którzy walczą, męczą się gdzieś na takim poziomie niższym, pomagamy wskoczyć na takie powtarzalne 10-15 tysięcy złotych miesięcznie. Z kolei tym bardziej zaawansowanym, którzy generują na przykład 30 tysięcy miesięcznie przychodu powtarzalnego, pomagamy wskoczyć na 50 tysięcy. Stosujemy do tego różne techniki, zaraz o nich powiem. Bo właśnie, kolejnym sposobem na to, żeby... Sprzedawać więcej kursów, zarabiać więcej na nich jest poukładanie pewnych różnych takich prostych technik sprzedażowych, które często właśnie wdrażamy u tych osób, które już coś mają, ale. Nie mają czasu, żeby to wdrożyć, może nie chcą, może jest dobrze tak jak jest, ale czułem, że jest niewykorzystany potencjał. Wtedy co robimy? Już tłumaczę. Widzisz, klient, który kupuje, to klient, który kupuje, tylko musimy go odpowiednio poprowadzić przez tę drogę i zaproponować mu coś do zakupu. Więc jeśli klient już kupi, na przykład w takim lejku automatycznym coś kupi, no to co? Owszem, możemy go wrzucić do głównego. Segmentu, gdzie wysyłamy mu jakieś newslettery i grzejemy, i niech on czeka na jakąś kolejną akcję sprzedażową. Ok, tylko niech ta akcja się odbędzie, to jest ważne. Ale możemy odrzucić go do kolejnego osobnego lejka, gdzie sprzedamy mu również tani produkt. A może sprzedamy mu produkt pośredni za 400, za 500 zł. Więc trzeba mieć to na uwadze, żeby dbać o tych klientów, segmentować ich, wiedzieć kto kupił, co kupił i zaproponować mu kolejny produkt. Druga opcja, jeśli klient kupił już cokolwiek. W ramach podziękowania, w wiadomości podziękowania, i potem w dwóch, trzech, na przykład, można mu podarować kod rabatowy ograniczony czasowo na kolejny produkt, droższy lub mniej więcej w tej samej półce cenowej. Niech to będzie jakaś fajna, atrakcyjna oferta. Niech ten produkt będzie wartościowy. Niech on też poczuje, że to jest faktycznie wdzięczność. I dzięki temu klient korzysta, ty zarabiasz więcej. No i najprostsza technika sprzedażowa, właściwie dosprzedażowa kursów, produktów cyfrowych czyli dodanie abseli do oferty, czyli zwiększenie wartości tej oferty, którą sprzedajemy. Dlaczego po opłaceniu zamówienia kierujesz klienta na stronę podziękowania, na której nic się nie dzieje, skoro można byłoby go pokierować na stronę z jakimś kolejnym? ciekawym, atrakcyjnym produktem i zwiększyć sobie sprzedaż o 15 albo 30%. Dlaczego po zapisie na darmowy materiał kierujesz klienta na stronę podziękowania zamiast na one-time offer, na ofertę właśnie upsellową niejako, na ograniczoną czasowo? Dlaczego po zakupie jakiegokolwiek produktu lub dodaniu go do koszyka nie wyświetlasz już jakichś dodatkowych możliwości? Dlaczego w koszyku nie masz pump offer, gdzie klient jednym kliknięciem, zaznaczeniem z checkboxa może sobie zwiększyć wartość zamówienia? Takie właśnie drobiazgi, krok po kroku, krok po kroku, o kilka punktów procentowych zwiększają wynik na koniec miesiąca. Jeśli to wszystko dobrze poukładamy, wynik na koniec miesiąca naprawdę, naprawdę jest w stanie znacząco wzrosnąć. Właśnie takimi rzeczami w naszej agencji zajmujemy się na co dzień. Ok, i ostatnia, ta najważniejsza rzecz, ten najważniejszy czynnik, który przesądza o tym, czy w sposób powtarzalny będzie zarabiał sensowne pieniądze z kursów online powyżej 10-15 tysięcy złotych. To... Hmm, jak to nazwać? Harmonogram sprzedaży. Harmonogram osadzony na kalendarzu, gdzie masz dokładnie zaplanowane różne akcje sprzedażowe w ciągu roku. Ci twórcy, którzy generują najlepsze wyniki, zarabiają sensowne pieniądze w sposób powtarzalny, oni cały czas sprzedają, nie mają wymówek typu teraz są wakacje, nikt nie kupuje. Oni w lipcu generują najlepsze wyniki sprzedażowe, oni cały czas coś sprzedają. Każdego tygodnia jest jakaś akcja promocyjna, czy to zapisy na coś darmowego, czy sprzedaż jakichś tanich produktów, czy jakaś duża akcja, kampania. Więc jeśli chcesz też dołączyć do grona tych twórców, którzy naprawdę zarabiają i robią fajne wyniki, musisz też uwzględnić sobie ten harmonogram i osadzić go na kalendarzu. W skrócie, jeśli masz drogi produkt, 1000, 1500, 2000 zł, zaplanuj jego akcje, takie główne. Co 3 miesiące, co 2 miesiące na przykład. I już masz kalendarz w jakiś sposób wypełniony. Ale między tymi właśnie kampaniami, nawet jeśli one są częściej, czyli co 2 miesiące, zajmują one maks. 3 tygodnie pozostaje jeszcze 5 wolnych tygodni. I co z tymi pięcioma tygodniami zrobimy? No właśnie w tym czasie powinny chodzić cały czas lejki automatyczne, chociażby lejki z lead magnetem darmowym, które będą budować ci listę adresową i angażować te osoby, budować zaufanie, i potem może się zaprosić na ten duży webinar, albo lejki na przykład Tripwire, gdzie będzie sprzedaż tych tanich produktów, ale cały czas będą generować ci jakieś wyniki. Jeśli działasz aktywnie na social media, masz jakieś sensowne konto, które faktycznie kupuje, tam również możesz robić akcje sprzedażowe i konwertować te osoby. Więc każdy tydzień to jest sprzedaż, to jest jakaś akcja promocyjna. Jeśli chcesz ruszyć z miejsca ze swoim kursem online, a na razie masz tylko pomysł, to kliknij poniżej. Tam jest taki link i tam zobaczysz 6 lekcji Wideo, które ja nagrałem właśnie, aby przejść z tego momentu od pomysłu do wykonania, gdzie będziesz ten pomysł twój zamienisz na konkretny plan działania, będziesz wiedzieć, co trzeba zrobić. Po kolei wykonać, żeby ruszyć z miejsca. Więc kliknij. Za darmo możesz sobie to wideo obejrzeć. Tam też jest arkusz twórcy, który pomoże Ci uzupełnić, zebrać to wszystko, co masz w głowie i wypisać w tym arkuszu, więc no, nie masz nic do stracenia. A my sobie teraz krótko podsumujemy to, o czym mówiłem, te najważniejsze punkty. Czyli przede wszystkim, żeby sensownie zarabiać na kursach online, trzeba mieć dobrze zwalidowany pomysł na kurs, rozumieć problem klienta i mieć świetną grupę docelową, która Faktycznie ten problem ma i jest w stanie wydać na niego pieniądze, czyli musi mieć te. Pieniądze. Druga sprawa, trzeba pamiętać o strukturze kursu, czyli przynieść klienta z punktu A do punktu B. Tylko tyle, i aż tyle i nic więcej ponad to. Po trzecie, trzeba wybrać odpowiednie strategie sprzedażowe do twojego kursu, odpowiedni lejek, który będzie generował najlepsze wyniki. Po czwarte, stosuj te proste techniki sprzedażowe lub do sprzedażowe. Apsele poukładaj ścieżki klientów, segmentuj je i sprzedawaj więcej. No i po czwarte, nie zapominaj, że ci, co zarabiają na kursach, oni cały czas sprzedają nie ma tygodnia bez. Jakiejś akcji sprzedażowej. Pamiętaj o tym w swoim biznesie online. Jeśli to wideo Cię Ci podobało, chcesz więcej? Zasubskrybuj mój kanał. Ja tutaj nagrywam tylko i wyłącznie o kursach online, więc jeśli ten temat Cię interesuje, zasubskrybuj. Dziękuję.